Pasterskie słowo. Liturgia słowa 21 niedzieli zwykłej wskazuje nam w obrazach na chwałę Bożą i możliwość naszego udziału w niej. Zakreśla też drogę do chwały Ojca, której nie trzeba się obawiać, ale nie wolno też lekceważyć. Z pierwszego czytania fragmentu wyjętego z księgi proroka Izajasza wynika, że chwała Boża na ziemi ujawnia się w tym, co Bóg uczynił dla rodzaju ludzkiego. Słyszymy zagadkową zapowiedź wielkich dzieł Boga, ale z perspektywy Nowego Testamentu wszystko już wiadome. Jak Bóg rzekł, tak uczynił. Ustanowił pośród rodzaju ludzkiego znak Jezusa Chrystusa i przez swego Syna jest Bogiem z nami. Przez Niego wysłał też wielu i stale wysyła tych, którzy głoszą chwałę Jego wśród narodów. Tych, którzy ze wszelkich narodów otwierają się na tę chwałę, znak Jego miłości do końca i przez to stają się braćmi, siostrami Jezusa, rodziną dzieci Bożych, wjedzie na świętą górę w niebieskiej Jerozolimie. Myśl tę podejmuje Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tam będzie można zobaczyć Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków. Ale trzeba wpierw zadbać o to, by samemu nie być precz wyrzuconym, gdy stanie się przed bramą tegoż królestwa. Jezus wyraźnie podpowiada, jak dojść do udziału w Królestwie Bożym. Przy tym też posługuje się obrazem, metaforą. Gdy go pytają: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Odpowiada: usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. W ten sposób daje nam do zrozumienia, że nie będzie żadnej innej możliwości wejścia, jak tylko przez jedne jedyne drzwi, i to wąskie drzwi. Słowami aklamacji przed Ewangelią Matka Kościół podpowiada nam, o jakie drzwi chodzi. Przytacza słowa Jezusa: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Odpowiedź jest bardzo czytelna. Do Królestwa Bożego można wejść tylko drzwiami, którymi jest Jezus. Nie wystarczy jednak przed Nim stanąć, bo to czeka każdego z nas. Jezus przestrzega. Zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. By nie usłyszeć: nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie, trzeba kroczyć drogą sprawiedliwości. Nie jest to droga łatwa, ale nie jesteśmy zdani na własne li tylko siły. Autor listu do Hebrajczyków przypomina nam, że Bóg obchodzi się z nami jak z dziećmi, to znaczy miłuje nas. Słyszymy słowa dość twardo brzmiące na temat tej miłości, że Bóg chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje, że karze, że doświadcza. Takie postępowanie, wyjaśnia autor listu, wszelkie karcenie pańskie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wzywa: trwajcież w karności,
chodzi o poddanie się pedagogii wymagającej miłości Boga. To jakże skuteczna pomoc Boga, pewne prowadzenie nas drogą sprawiedliwości, trzymając nas za rękę. Nie możemy więc lekceważyć karania Pana, a gdy boli, nie wolno nam upadać na duchu. Dobrze nam radzi autor listu do Hebrajczyków, gdy woła w naszą stronę: dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Czyńcie proste ślady nogami waszymi, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. Pasterskie słowo biskupa Andrzeja Czai tylko w Radiu Plus. W każdą sobotę o 19:45. Powtórka w niedzielę o 9:45.